Umówimy sobie teraz o trzeciej zasadzie dynamiki Newtona. Hasło tej zasady, mianowicie, że każda akcja powoduje reakcję, może być, być znane nawet gdzieś może z jakiejś potocznej po prostu rozmowy, bo często się tak mówi właśnie, że każda akcja powoduje reakcję, natomiast konkretnie treść trzeciej zasady dynamiki Newtona jest następująca, że każda. Akcja powoduje reakcję i oznacza to tyle, chcemy to dobrze zrozumieć. Że siły, z jakimi dwa ciała działają na siebie, są zawsze równe co do wartości i kierunku, a ich zwroty są przeciwne. To, co po pierwsze może być właśnie nie, nieoczywiste, to to, że jeśli w sposób taki właśnie kontaktowy, zaraz zróbmy sobie więcej miejsca jeszcze, przesuńmy te obrazki, że kiedy na jakieś ciało, powiedzmy na jakiś klocek. Działamy siłą w sposób kontaktowy. Wyobraźmy sobie, że klocek leży na tafli lodu. To jest nasza ręka. O, i tutaj właśnie. I działamy na klocek jakąś siłą w sposób właśnie taki kontaktowy, że popychamy tutaj zaraz poprawię. O, że tutaj jest kontakt, że dotykamy tego klocka. To z naszej strony klocek doświadcza działania jakiejś siły. W ten sposób ją sobie zaznaczmy. Natomiast trzecia zasada dynamiki Newtona mówi, że ręka doświadcza ze strony klocka siły reakcji, która jest. Działa dokładnie tak, wzdłuż tej samej prostej, ma ten sam kierunek, tę samą wartość o, i przeciwny zwrot. Tak to jest, jak można się przekonać. No, wystarczy na przykład, zróbmy taki prosty eksperyment. Ja robię to w tej chwili na przykład, że tutaj mamy powiedzmy powierzchnię biurka i z, najzwyczajniej w świecie. Naciskamy z wierzchu, naciskamy dłonią, tu są nasze palce. Że brzydko się narysowało, ale wiadomo o co chodzi. Naciskamy dłonią na biurko w ten sposób. Biurko doświadcza tutaj z naszej strony, ze strony naszej ręki, doświadcza działania siły. Natomiast my czujemy, podobnie w tym przypadku, tutaj z klockiem też będziemy czuć, czujemy reakcję. Ze strony biurka czujemy po prostu, nasze nerwy w naszej dłoni odbierają tutaj, możemy spojrzeć na nasze palce, na tutaj te miękkie części naszej, spodu naszej dłoni, że one delikatnie się odkształcają. Po prostu między cząsteczkami tworzącymi tutaj nasze biurko, a między cząsteczkami tworzącymi nasze ciało, zachodzą oddziaływania i w ten sposób po prostu to odczuwamy. Trzeci przykład, podobny. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na plaży, chodzimy po piasku. Tak, tu jest nasza noga w bucie. But, skarpetka. I dalej nasza noga. O! Chodzimy po piasku. No i co Oczywistym jest, że, że, że ze strony naszej nogi piasek doświadcza działania jakiejś siły. Trochę się odkształci, zrobimy ślad, prawda? Nasz ciężar naszego ciała równy w tym momencie masie pomnożonej razy przyspieszenie ziemskie jest wartością tej siły, z jaką działamy tutaj na piasek. Znaczy, następuje. Reakcja ze strony piasku, zgodnie z tą zasadą, no na pewno na nas działa, przecież, na całe nasze ciało. Tutaj widać tylko naszą nogę, ale narysujmy, powiedzmy, ten sposób: tutaj ze, ze strony pola grawitacyjnego działa właśnie siła grawitacji, i gdyby nie siła reakcji piasku, ta, która nas tak naprawdę podtrzymuje od dołu, to zgodnie z drugą zasadą dynamiki. Newtona działałaby na nas niezrównoważona siła, która by sprawiała, żebyśmy spadali w dół w kierunku środka Ziemi, a równoważona jest ta siła właśnie przez siłę reakcji piasku, przez siłę reakcji podłoża. O, także to są takie przykłady, których możemy bardzo łatwo doświadczyć w życiu codziennym. Możemy nawet sobie po, po, potestować, posprawdzać, przekonać się, że to faktycznie tak jest. Natomiast teraz tutaj mamy obrazki do dwóch kolejnych przykładów, również bardzo. Ważnych. Na przykład tutaj widzimy, na pierwszym obrazku widzimy start rakiety. Rakieta, która startuje, nie ma za bardzo od czego się odepchnąć, jednak problem ten jest rozwiązywany w ten sposób, że tutaj we wnętrzu rakiety następują chemiczne reakcje, reakcje takiego, takiego szybkiego, gwałtownego spalania. Tutaj są wyrzucane z wielką prędkością gazy produkty, produkty tego spalania i nie wchodząc. Oczywiście w szczegóły tych reakcji chemicznych, ani dokładnej budowy takiego mechanizmu odrzutowego, możemy powiedzieć, że cząsteczki gazu wylatują tutaj z dyszy z pewnym przyspieszeniem o niezerowej, składowej, skierowanej w dół. A wobec tego, żeby tak było, z drugiej zasady dynamiki Newtona wiemy, że na te cząsteczki musiała działać jakaś siła w ten sposób właśnie skierowana w dół. Siła ta działa ze strony rakiety na cząsteczki gazu, a z trzeciej zasady dynamiki Newtona wynika w takim razie, że musi również działać odpowiednia siła reakcji ze strony cząsteczek gazu na rakietę. I właśnie ta siła reakcji nam rakietę. Rozpędza. Także to oczywiście trzeba prawidłowo obliczyć, ile, ile tego gazu musi być i z jaką prędkością on będzie wylatywał, żeby żeby po prostu żeby ta rakieta faktycznie się rozpędziła i wyleciała w przestrzeń kosmiczną, tak jak byśmy tego chcieli. No ale tym się zajmują inżynierowie, znający się na zaawansowanych bardzo technologiach, którzy wiedzą, jak to, jak to zaprojektować. Natomiast y, zasada działania po prostu opiera się na trzeciej zasadzie dynamiki Newtona, na zasadzie akcji i reakcji. I jeszcze jeden przykład, również taki kosmiczny, mianowicie powiedzmy, że astronauta, który czasem raz na jakiś czas musi podczas takiej misji w kosmosie musi statek kosmiczny opuścić. Na zewnątrz, tutaj, coś, coś poprawić, coś sprawdzić, coś zrobić, może zdarzyć się tak, że na chwilę straci tutaj kontakt ze statkiem i. Co on może zrobić, żeby nie, od, nie odlecieć gdzieś w przestrzeń kosmiczną? Wtedy by umarł, prawda? Gdzieś by się znalazł w ciemnym, zimnym kosmosie, bez, bez pożywienia, bez żadnych zapasów, po prostu z czasem by to się dla niego skończyło bardzo źle. No ale co on może zrobić, jeśli powiedzmy straci kontakt na chwilę i, i, i odleci na dalej niż na wyciągnięcie ręki właśnie tutaj, czy jakieś zabezpieczenie się oderwie? Co on może zrobić? Otóż właśnie, opierając się na zasadzie akcji i reakcji, powinien tutaj gdzieś... Przy sobie w swoim wyposażeniu znaleźć taki element możliwie jak najbardziej masywny, o jak największej możliwej masie. Tak? Powiedzmy, powiedzmy, że to jest, ten, to jest ten przedmiot. I powinien ten przedmiot pchnąć dokładnie w przeciwnym kierunku, niż on sam by chciał polecieć. O, w ten sposób, powiedzmy. I tak długo, jak jego dłoń tutaj ma. Ma kontakt z tym przedmiotem, tak długo jak on swoją ręką działa na ten przedmiot, tak długo na niego będzie działała równa co do wartości i kierunku, a przeciwnie zwrócona siła reakcji. I właśnie, jeśli w dobrym kierunku tutaj wykonać to pchnięcie tego przedmiotu, to siła reakcji będzie skierowana w taki sposób, że naszego astronautę popchnie w dobrym kierunku z powrotem w stronę statku i astronauta będzie uratowany. Także to jest taki sposób, który gdybyś. Gdyby kiedykolwiek na misji kosmicznej spotkała cię taka niekomfortowa sytuacja, no to wiesz, co robić. Wystarczy po prostu znać i pamiętać trzecią zasadę dynamiki Newtona i nie stracić zimnej krwi.